Rafał, ostatnie dwa spotkania to dwie porażki, ale skupmy się na tym, co przed nami. Sytuacja jest trudna, ale nie jest bez wyjścia. No oczywiście, że tak. Tak naprawdę to dopiero półmetek rozgrywek i wiadomo, dwa ostatnie spotkania u siebie i dwie porażki bardzo bolą. No ale musimy się po prostu zmobilizować na kolejny mecz, dobrze zregenerować, przygotować się pod każdym względem i walczyć o 3 punkty. Co można powiedzieć o tym meczu dzisiejszym? Od początku w zasadzie widać było, że żaden z zespołów nie chce wziąć jakby takiej odpowiedzialności za mecz i to widać było, że tych sytuacji było jak na lekarstwo. Można powiedzieć, że to był taki mecz do tej pierwszej strzelonej bramki? Myślę, że tak. Pierwsza połowa, mimo optycznej, wydaje mi się, że naszej przewagi nic tak naprawdę nie wyklarowaliśmy. Żadnej jakiejś stuprocentowej sytuacji nie było. Po przerwie jedna szybka akcja przeciwnika, dość szczęśliwa dla nich sytuacja i gol. No i później już ciężko mieliśmy, żeby dogonić wynik. To, co właśnie powiedziałeś, taka przypadkowa dość bramka i to chyba najbardziej boli, że tracimy gola praktycznie z niczego. No tak. Zawodnik z Tomilu uderzył piłkę i wiadomo, że nasz obrońca chciał tą piłkę zablokować, żeby nie było żadnego zagrożenia. Wyszło tak, że no już nasz bramkarz nie mógł nic zrobić, był na wykroku. I no, takie bramki też padają niestety.